Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Pandemia, panika 19, no, zmieniła całkowicie Amerykę. No, prawdopodobnie Polskę też, ale zmieniła kompletnie Amerykę, włącznie z nauczaniem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jedną z dużych spraw to jest praca. Praca ludzi, którzy jeździli do biura, spędzali dużo czasu w podróżowaniu, w samochodzie, na autostradach, czy tam w autobusach, metrach i tak dalej. No ale z reguły w samochodach ludzie dojeżdżają 20, 30, 40 kilometrów, jak nie 50 w jedną stronę. No na autostradzie, gdzie można lecieć szybko, no to to nie jest tak długo, no ale jednak kiedy są korki, no to są korki. Z tymi restrykcjami no to większość zaleceń była takich, że w pracy nie może być więcej niż powiedzmy tam 40% ludzi. Także 60% ludzi pracowało z domu. No i polubili to. Polubili to. Nie muszą podróżować, nie muszą się golić, robią to, co mogą przez komputer. Także to jest duża sprawa. I teraz ilość tych biur, można powiedzieć, czy miejsc biurowych, czy wieżowców, no to wszystko też zapotrzebowanie się zmniejsza. Druga grupa ludzi, którzy jest zadowolona z pandemii, no to ludzie, którzy poszli na bezrobocie. No skończyło się to teraz, to tak i było parę tygodni, 12-13 tygodni. Ludzie podostawali powiedzmy $600 tygodniowo, no ale to nie jest na całe życie. No ale też część doszła do wniosku, że nie chce iść do pracy, bo woli być na bezrobociu. No jest to makabra. Rząd federalny teraz tydzień temu to już zakończył się ten $1 trylion rozdawania, no ale chcą jeszcze więcej. No zobaczymy, jak to będzie. A trzecia grupa, najbardziej taka wredna i perfidna, można powiedzieć, no to są nauczyciele. Nauczycieli przez ten okres nikt nigdzie nie zwalniał. Na wielu uniwersytetach, jak zwalniali ludzi, no to tylko tam jakichś dozorców i innych woźnych. Wszyscy nauczyciele mają jak pączki w maśle po prostu. No i ludzie, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, od kindergarten, od przedszkola do 12 klasy, no to się zastanawiają, czy te dzieci w ogóle kiedykolwiek dostaną jakąś edukację, jakieś wykształcenie. We wtorek Amerykańska Federacja Nauczycieli, no to jest druga co do wielkości, no ale też potężna federacja wszystkich tych nauczycieli, straszyła, że pójdą protestować, pójdą strajkować, będą cała junia powiedziała, że będą strajki, jeżeli nie będzie zrobione tak, jak oni to chcą. No i niektóre stanowe, tak samo jak i lokalne rządy, zdecydowały, że będzie szkoła, no ale tylko online, czyli komputerowo na internecie. 3, 4 albo 5 dni w tygodniu, także też nie cały tydzień. A wszyscy ci, którzy tam teoretycznie by mogli się pojawić w szkołach bezpośrednio osobiście, no to ze strasznymi obciążeniami i ograniczeniami. No i co stanie się, kiedy nauczyciele powiedzą, że nie chcą uczyć, tak? Pensje chcą oczywiście, pensje chcą, bo to tak jak wszyscy socjaliści. No bo 99% nauczycieli to są jednak socjaliści. Oni żyją z podatków płaconych przez wszystkich innych i dla nich państwo, no to jest ten system, w którym oni operują. Profesorowie na uczelniach, profesorowie we wszystkich szkołach. No i to widać, to wychowanie socjalistyczne i komunistyczne i to zakochanie, to wyszło od nauczycieli. Nauczyciele po prostu wpoili młodym Amerykanom ten socjalizm. Kłamali, oszukiwali, nie pokazywali prawdy, pokazują jakieś utopijne teorie.
No i większość dzisiejszej młodzieży po prostu patrzy na ten teoretyczny socjalizm i to wszystko ma sens. Praktycznego socjalizmu nigdy nie zostało im pokazane. Nawet jak ktoś mówi o Wenezueli, czy o Sowietach, o Kubie, o Polsce, o Chinach, no to Chiny to tłumaczą, że to jest po prostu kapitalistyczny kraj i tam forsy jest od groma. Nawet nie widzą tej jednopartyjności i tak dalej. To nauczyciele zdegenerowani, ta indoktrynacja socjalistyczna w Ameryce, no to jest przez nauczycieli. No i teraz to są takie, można powiedzieć, trzy powody, dlatego że wykształcenie i edukacja, no możemy być optymistyczni. Po pierwsze, rodzice są bardziej przyszykowani do tego, żeby uczyć dzieci w szkole, niż ludzie byli przyszykowani na wiosnę, tak? W marcu to było wielkie zaskoczenie. Sami rodzice, no albo wynajęci nauczyciele, zrobią dużo lepszą robotę, powiedzmy, niż szkoły same w sobie. Te wszystkie szkoły publiczne nie działają tak dobrze i teraz patrząc na rezultaty, no to po prostu to jest jedna wielka nauczycielska mafia. Po drugie, kiedy pandemia 19, ta panika się skończy, bardzo dużo rodziców, no miliony, dziesiątki milionów zrozumie jak dziadowskie te wykształcenie te dzieciaki dostają za to, co jest płacone, za to, co tam się dzieje i tak dalej w tych szkołach publicznych. No i oni będą kontynuować te nauczanie w domu, przerzucą się do prywatnych szkół, no albo zaczną jakoś pchać te rady szkolne, żeby zmienić na charter school. Charter school, no to są prywatne szkoły, które są niezależne od związków. W niektórych miastach pozwalają zakładać się szkoły. No i tam jest bardzo duże zapotrzebowanie. No i będzie dużo ludzi będą miało jakiś opór, żeby dawać te fundusze na szkoły publiczne, bo ludzie zrozumieją, że to nie działa tak, jak powinno. W Kalifornii w połowie lipca gubernator Newsom powiedział, że na jesieni żadne szkoły nie będą otwarte. Ani publiczne, ani prywatne. I w tych wszystkich hrabstwach, gdzie trochę tam wzrósł ten ilość zachorowań. No i tak jak większość tych gubernatorów kretynów w całej Ameryce, którzy nakazali te zamrożenie w marcu i w kwietniu, no to kompletnie zapomniało. Zostawiło całe to, co mówili, że trzeba zniżyć tą krzywą, bo nie może być taki wyskok, bo jak będzie wyskok, to będzie 100, 200, 300 tysięcy ludzi chorych i te szpitale nie wytrzymają. To, co mówili, że trzeba zrobić, że zamiast tego wyskoku trzeba to stłamsić i te choroby po prostu 10 tysięcy miesięcznie przez 10 miesięcy zamiast 100 tysięcy w ciągu jednego miesiąca. To miało być to skrzywienie, tak? 100 tysięcy nie ma miejsc w szpitalu w ciągu miesiąca, ale 10 miesięcy po 10 tysięcy, no to wytrzyma. Okazuje się, że to nie jest 10 tysięcy miesięcznie. Nigdy nie było 100 tysięcy. Umarło w Ameryce na 300 milionów 150 tysięcy, z czego z faktycznego korony przypuszczam, że około 7 tysięcy umarło, którzy
którzy powiedzmy byli chorzy pół na pół. No, zachorowalność bez cukrzycy, bez problemów sercowych, bez miażdżycy, bez raka i tak dalej, i tak dalej, no to nie jest taka wielka. Tak, także to nie były miliony i nie będą miliony. 80% ludzi w Kalifornii mieszka w hrabstwach, gdzie nie będzie szkoły. Nie będzie szkoły. Nawet jeżeli okaże się, że pozwolą im nauczać, no to w tych szkołach mają powiedziane, że nauczyciel i dzieci, wszyscy współpracownicy mają być 1,5 metra, 1,80 m od siebie. Wszyscy studenci od 3 klasy do 12 mają mieć maski. Dzieci w przedszkolu 1., 2. klasie nie będą musiały mieć maski, no ale nawet jeżeli gubernator Kalifornii się wycofa, no to Los Angeles, wielkie miasto, i San Diego już zdecydowały, że nie będzie tak oko w oko, twarz w twarz nauczania w szkole. Szkoły publiczne no, dominują nauczanie w Ameryce, dlatego że one nie potrzebują konkurencji, tak? Oni nie potrzebują konkurencji dla pieniędzy. Podatnicy są zmuszeni do tego, żeby płacić na nich i to jest w ramach podatku katastralnego. Także jeżeli ktoś mieszka w mieście i powiedzmy dom jest warty 300 tysięcy, no to 1% musi płacić do miasta. Czyli powiedzmy 3 tysiące. Jeżeli jest warty 500 tysięcy, no to płaci 5 tysięcy. No i z tych 5 tysięcy, no to powiedzmy 30%, 40% idzie na szkoły. I to wszyscy płacą, nawet nie wszyscy mają dzieci. Także, że te pieniądze, to pieniądze na każdego ucznia w każdym mieście, no to jest 10, 12, 15 tysięcy zbierane. No i to są te sumy, które wychodzą. W Nowym Jorku jeden uczeń kosztuje podatników od około 62 tysięcy dolarów. To jest więcej niż średnia zarobku w Ameryce. To jest ta makabra. No jeżeli rodzina powiedzmy zdecyduje się, żeby zabrać dziecko ze szkoły, no to są oszczędności dla miasta, bo miasto bierze pieniądze, miasto daje na tą część, na tą szkołę, także w najlepszym interesie szkół to jest to, żeby tam nie było dzieci. No to troszeczkę tak oczywiście, że to żartobliwie, ale jeżeli rodzice znajdą szkołę tańszą, powiedzmy za 8 tysięcy rocznie, no to wtedy muszą się zastanowić, czy te 8 tysięcy, którą zapłacą ekstra, te podatki, które i tak zapłacą, a nic z tego nie będą miały, no bo miasto nie odda pieniędzy, czy ta szkoła za te 8 tysięcy to jest warta tych pieniędzy. No i tu się zamyka te koło, tak? No bo oni ani nie dają zwolnień podatkowych, ani nie pozwolą nie płacić podatek i to jest ten problem dla większości rodziców. No i przy tych szkołach, które się zamieniają w instrukcje, powiedzmy wideo, także to się zmienia, to cały te równanie, no to się zmienia dramatycznie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że szkoły bardzo publiczne ciężko się zmieniają same w sobie, a drugi powód to jest taki najważniejszy, że instrukcje i wideo i klasy online, no to zabierają najważniejszy aspekt, czy najważniejszą sprawę szkoły, czyli to jest opieka szkolna, tak? To jest opieka nad dzieckiem, to jest te parę godzin, kiedy dziecko jest w szkole, a nie jest w domu i rodzice mogą pracować, rodzice mogą coś robić, no to jest ta opieka, kiedy nie ma. Kiedy dziecko ma być we własnym domu przy rodzicach, no to znika, tak? Także że ludzie, którzy płacili te ciężkie podatki za to, żeby dzieciak mógł
spędzić czas w szkole, no to teraz już nie ma tego najważniejszego, no można powiedzieć, połowę z tego wszystkiego, to jest to, że dzieciak spędza czas w szkole. No, a nauczyciele tłumaczą, że muszą zarabiać tyle samo. No ludzie się budzą, tak? Ludzie się budzą, no i widzą, że ta wartość tych szkół publicznych, no to będzie dużo mniejsza. Szczególnie dla tych najmłodszych dzieci. No bo jak uczyć dzieciaka, który jest w kindergarten, który jest w przedszkolu, czy w pierwszej, czy w drugiej klasie, jak go uczyć przez internet? To jest po prostu kompletne kretyństwo. Także dużo, dużo ludzi weźmie tą opcję, że zacznie uczyć w domu. Tego lata rodzice planują, mają plan, wiedzą, co mniej więcej robić. Często organizują się w pewnych grupach, no bo tam jeszcze legalne jest, że tam można się zbierać tam do 10 osób, tam udają, że są dalej i tak dalej, i tak dalej. No i wynajmują nauczycieli, sami tam uczą od czasu do czasu i się zamieniają. No i co będzie wtedy, kiedy te uczenie w domu zadziała? No tak średnio, jeżeli tak średnio zacznie działać, no się okaże, że wychodzi dużo lepiej niż szkoły publiczne. Także kiedy pandemia, panika się skończy, no to ludzie będą chcieli kontynuować to nauczanie w domu. Badania publiczne pokazywały, że około 40% rodziców zastanawia się poważnie nad tym, czy nie uczyć dzieci w domu. Także 40% więcej niż przed pandemią, że będzie szkolone przez nauczycieli, czy samych, czy w tej wirtualnej szkole. I także teraz jest w szkołach od kindergarten do 12 klasy jest 56 milionów. Także przed pandemią było tylko 2 miliony dzieciaków szkolonych czy uczonych w domu. To teraz policzyć sobie 40%, nawet niech no, połowa czy jedna trzecia niech zdecyduje się na to, no to by było 40% od 55, to by było 11 milionów plus 11, to 22 miliony. No i jeżeli połowa by się zdecydowała, to jest 11 milionów, porównując do dwóch, a jedna trzecia, no to powiedzmy 7-8. Także 4 razy więcej dzieci będzie uczonych w szkołach. Dzięki temu tej pandemii, kretyństwie nauczycieli, którzy chcą zarabiać, a nie pracować. No i nawet ci, którzy zdecydują się nie uczyć dzieci w szkole, no to oni ludzie będą pchali na te charter szkoły, bo te charter szkoły, no to one są finansowane, są organizowane przez grupę rodziców, ale są finansowane z budżetu miasta i stanu, tak, że to po prostu nie są to szkoły publiczne, ale są opłacane z podatków publicznych. Także to jest duża sprawa. Szczególnie, że w tych charter schools to rodzice decydują, kogo można zwolnić, kogo nie powinno się zwolnić za to, jak uczą. W szkołach publicznych nie ma czegoś takiego. Po prostu to jest federalna, państwowa robota. No i cokolwiek tam nie zrobią, nikt nikogo nie musi rozliczać. Mają dobre emerytury, mają w miarę dobre pensje. No mają fantastycznie. Nauczyciele może nie robią kokosów, no ale mają dużo, dużo spokojniejszą robotę i dużo spokojniejszą emeryturę. Te szkoły czarterowe kosztują dużo mniej niż te szkoły publiczne, także miasta też zaczną się przyglądać temu. Związki nauczycieli dostaną w dupę, no bo teraz maska im spada, widać co oni są warci albo czego nie są warci. Także związki zawodowe nauczycieli może nawet zaczną się zgadzać na te szkoły czarterowe. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.